Zakończenie remontu dworca Szczawienko opóźni się. Jest to spowodowane ciągłym odkrywaniem zabytkowych elementów, gdyż dworzec jest pod ochroną konserwatora zabytków. Dworzec docelowo ma zostać obiektem typu park and ride, czyli miejscem, gdzie będzie można stawić swój samochód i w dalszą podróż udać się autobusem lub pociągiem. Przewidujemy, że nieznacznie w czasie wydłużą się prace budowlane związane z przebudowaniem dworca Wałbrzych-Szczawienko. Związane jest to głównie z elementami zabytkowymi, które są odkrywane cały czas na terenie dworca, które należy w odpowiedni sposób konserwować. Kolejnym problemem jest brak robotników. Jednocześnie jest też pewien problem z pracownikami. Jak wiemy, rynek pracy się ostatnio mocno zmienił. Jest to rynek w tej chwili mocno pracowniczy, a nie pracodawcy. W związku z tym są też pewne braki w tym zakresie. Jakkolwiek wydaje nam się, że okres ten nie powinien w całości wydłużyć się więcej niż o około 2-3 miesiące.